ciekawe, jak na co będzie widać, czy na Wisłę, czy na tamtą? Czy na ulicę. Cześć! Jesteśmy na naszym kanale Misia. I ja. Dzisiaj przyjechaliśmy do Krakowa. A co tu będziemy robić, to się dowiecie? Za chwilę i za kilka chwil. W tym vlogu, a będziemy tu coś świętować. No to zaczynamy! No, z którą sobie? W prawo czy w lewo? W lewo. Dziękuję. I co? I na co widok? Najpierw widok? O nie, widok nie. Jest na budynek, na to. Jak się to nazywa? O, jest Wisła. Trochę Wisły widać. O, tutaj mam swoją łyżeczkę. A ciekawe, czy... Powoli oprowadzamy, no. Okej, to tutaj... Najpierw światełko musi nastąpić, jasność. A ciekawe, czy Staraczyka? Wanna! Wanna? Ale światła nie ma. W końcu wanna! Yeah. No, dzisiaj będzie kąpiel. Dzisiaj to jak? Ale jaka kąpiel, to się dowiecie. Nie no, kąpiel to kąpiel. Kibelek. Kibelek, dobra. Tutaj macie swoje łóżko. Łóżeczko jest. A ja tutaj mam. Zobaczymy, czy nie jest jakiś twardy. Mhm. Jest. Co? Jest? Miękkie. Dobra. Miękkie. Co tutaj będzie stało? Komputerek. O, komputerek. A po co ty przyjechaliśmy? A, bo coś jest. Teraz wam pokażę, jaki mamy widok. No tu się wydaje, że nic ciekawego, bo widać tylko budynek. Ale patio. Widać Wisłę. Ale popatrzcie, widzimy Wisłę. Może widzowie napiszą nam w komentarzach. Czy byliście kiedyś w Krakowie nad Wisłą? W Krakowie. O, nie? No, na wakacjach. O, ktoś dzwoni. To widzimy się. Na mieście. Ważne wydarzenie. Za niedługo Michaśka coś powie. Ja jej teraz przekazuję kamerę. Ale dlaczego akurat ja? Może ty potrzymasz? No to ja potrzymam. Bo tak, no bo wiadomo, 19 sierpnia mam urodziny, ale my wtedy jesteśmy tutaj na wyjeździe. Aha, czyli co to jest... Wyjazdowe urodziny. I Marzenka też miała jakby co. Aha, a ja słuchajcie, nie miałem wyjazdowych, bo jak pamiętacie, miałem niespodziankę w domu przygotowaną. No i więc tak, skoro... Typowe, nie? Ale trzeba widzom jeszcze jedną rzecz dodać, że dzisiaj jest sobota 18 tak. sierpnia. A jutro jest 19, jutro są pozamykane sklepy. Aha. I my idziemy, słuchajcie, kupić Michasi... Prezent, może ja ci podpowiem potem. Nie, nie, bez podpowiedzi, prezent musi być wybrany ale przez nas. Z jakiejś kategorii. Kategorię my sobie też wybierzemy. No właśnie, sobie wszystko wybierzemy, a jutro rano nagramy. Jak Michaś... Kasia właśnie ten prezent będzie otwierała. O, co ty na to? Okej. Okay. Jest ciepło. Dzień dobry. Ręcznie lepione. Dziękuję. Michaśka. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Takie lody. Ale pycha. Pycha? Malina? Chcecie skosztować widok? Ale ładne mamy kolory. Udziupała się po kamerę. A ja mam taki. Ja mam mango. Ale widzowie przed chwilą też skosztowali. Ale pycha. Patrzcie, kogo mamy. Kto to jest? Smok. Ale on ma jakieś imię już konkretne? Nie, to napiszcie w komentarzach, jak ma na imię dziewczynka. A skąd wiesz? Gdzie mieszka? No. Ma napisane na wózku. Kraków. Krakowie, no ale jeszcze brakuje przyjaciela. A gdzie przyjaciel? W Chorzowie. A jak tamten się nazywał? Smokuś chyba, nie? Tak Smokuś, sobie zadecydowali. Nie no, Smokuś chyba. Ciekawe napiszecie, bo tam on ma to granatowe, to czyli jest chłopak, a ona ma różowe, to jest dziewczynka. Czyli chłopak był kupiony zimą, a dziewczynka lata. No to napiszcie w komentarzach dla dziewczynki, a nie dla chłopca. No to patrz, koni jadą. A dla ciebie, czy będą moje kolczyki, to zobaczymy, czy takie no, są. No, idziemy. Ja myślę, że pieniądze. Mogą być. Boże, jakie smoki. O, w sensie takiego smoka widzieliśmy. Tak, widzieliśmy. To jest wersja.
różowa. Pozytywka. Zdanie, jeszcze są koliczki. To jest mokus. No ładne. A bardzo co to fajne? Te skrzydła są fajne. Te, co mi pokazywałaś kiedyś? Nie, to są inne. Jest taki miękko. Gdzie jest Miasio? Tu. Aniołek, a ciekawe, czy jest naszynka? To zobacz tu na tym spisie. Nie, to może z drugiej strony będzie tu. Nie, to są same inne. A, tak. Tu jest Marzena. Jest nawet Marek. 80. Marek. Gdzie jest 80? Jest. Martyna, Małgosia. Martyn. O, Marek. Marek. A Marzena? Gdzie ma? You say, I can sleep where you sleep. From the cab up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Wracamy ze sklepu. I mam tutaj też swojego smoka. Tak, no i słuchajcie, Marzena niesie prezent. Ja już... Ty! Jak ty? W liczbie mnogiej. No Marzena niesie prezent. Tak, ty! Aha, prezenty, sorry, ty, że ja... No Jaśka widzi to, co widzi, czyli widzi reklamówki, tak jak i wy. Takie reklamóweczki. Ale czy to są dwie ale inne? Co tam jest, to ona nie wie. Czy to też są dwie inne? A nie takie same? Nie, to? No, no bo akurat takie w sklepie, nie takie same, tylko z drugiej strony ona jest. No. Także, co to będzie? To jutro się dowiecie. To się dowiecie jutro, a wy dokładnie się dowiecie za parę minut, albo sekund. Oni za parę minut, a ja za... No właśnie, ty dużo musisz czekać niż widzowie. A my zaraz jeszcze jak wrócimy do hotelu idziemy na... basen! Tata, a wiesz co wezmę swojego flaminga tego, którego miała Emilka na swoich wakacjach. Sorry, Emilka, flamingi idzie, dobra. To widzimy się na basenie. Basenie. Słuchajcie, byliśmy wczoraj wieczorem, widzieliście? Tutaj też mamy flaminka i jednoroczka. A zobaczcie, jakie ładne widoki. Tak, jesteśmy na górze, na basenie w dzień. Po raz pierwszy w dzień, nie? Za chwilę do wody. A teraz cóż tu widać? O, Kraku! Ciepła? Basen nas. A Marzena z kubeczkami jest? Wczoraj też był. Aha, nie, wczoraj był tylko flami, a dzisiaj jest dorosły. No. Późno i teraz wam pokażę, co dostałam. No to pokazujemy, widzę. Od czego zacznie? Tak jak było obiecane. Tutaj jest taka kokarda, to była w takiej staszeczce i tutaj jest coś nawet napisane po angielsku. I tutaj jest taka babeczka. Mm. I jest taka różowa z kryształkami. Jest. Fajna. Bo to było w takiej staszeczce, jeszcze mogła być taka chyba tęczowa, to była taka specjalna. Bo to były takie kokardy i spodzianki, no. Nie? Wiesz co ja proponuję? Ja widzę, pokażę. Na poduszce ją, bo tu jest dobre światło. No niestety, słuchajcie, mamy światło po tyle, jakie mamy. O, ale taka kokarda. Teraz ją widzicie w całej całości. O, tutaj mamy też babeczkę. Taka słodka.
słodka kokarda. Potem jej to zdejmę. Ale napiszcie w komentarzach, czy macie takie kokardy Jojo Siwa. No, a czy w ogóle mieliście taką kiedyś kokardę, która była w saszetce? No w saszetce czy taką zwykłą. No bo Michałka kupiła kiedyś, ale to wybierała, nie? A teraz tak, były w saszetce. Bo jeszcze była miętowa. Szkoda, że nie było miętowe. No ale to, a kto to ma wiedzieć? Właśnie, ale fajna jest babeczka. No, mi się podoba. Czyli to był pierwszy prezent, tak? Dalej, drugi? Może to. To jest taki notysik z króliczkiem i tutaj ma kieszonka. A co w tej kieszonce? Tutaj ma... Ja mam prośbę. Chodź pokażemy, co na poduszce znowu, co? Widzę. Okej. Okay. O, tu będzie fajnie widać. Tutaj do tego był taki kluczyk. I kuteczka. No i kuteczka. A to jest królik czy zając? Królik! Nie wiem, jest królik. Z okularami. No i w tym brzuchu. Na klejki, tylko tyle coś odpadnie. No jednak gdzieś już znikła. No bo wiecie, to w sumie mieli okazję widzieć, nie? No. Sobie, ale ja nie wiem, czy tam tak było to wyraźnie widać, ponieważ no ten aparat, jak wiecie... A to masz na kleje? Jedną, co nie? Tu. O. O, taki lizaczek. Dobra, znaczy to jest notesik. Notesik, tylko tutaj damy. Teraz to. Poduszka z jednorożcem. Podajmy też na poduszkę. Z unikornem. A to jest też białe. On tutaj ma kolory... No, takie różne. Tęczy, nie? Tęczy, no. Dziewczyny chyba lubią unikorny, co? No, uwielbiam. Jest nawet miła, dotknij sobie. Pokaż, no, zobaczmy. Miła. Mięciutka. Mięciutka jak puszek. Dalej jest ciemniej, jest, no wybaczcie. I teraz, co mi się najbardziej podobało, czyli lalka Barbie. No to dajemy ją znowu na poduszkę. Hmm? Ale to nie jest zwykła lalka Barbie, bo ona coś robi. No, ona wiadomo ma tutaj sukienkę, jeżeli tutaj... To widzicie. To może ci się najlepiej podoba. Tak. A co, Dream co? Dreamtopia. Dreamtopia. Mamy jeszcze syrenkę w domu. A ile jeszcze ma tych melodii w sumie? 4. A to była druga, nie? Nie, to była bo jeszcze się bawiłam wtedy tą pierwszą jeszcze. No. Ta pierwsza jest taka. A ona potrafi siedzieć? Potrafi. No, to ją posadzimy tu na tym poduszce, bo tu widzę, widzą fajnie, o, doświetlona. I tam korona. I korona. Czyli co, 4 prezenty w sumie były? 4 prezenty, ale jeszcze będzie i więcej. No, bo to czekamy teraz na prezenty od gości, no to dopiero jak przyjdzie do Chorzowa, nie? No, 25. To w dzisiejszym odcinku... To już tyle. Jak się wam film podobał, to... Tradycyjnie. Łapki w górę, pamiętać o kanał. Subskrybować. No i komentować, nie zapomnijcie o znaczku przy subskrypcji. I pozdrawiamy... wszystkich naszych widzów, to na razie, pa!